Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam Was na styczniowy My Little Box i w tym miesiącu jest to My Little Energy Box. Prawdopodobnie biorą pod uwagę fakt, że większość kobiet w styczniu zabiera się za siebie po świętach, po tym obżarstwie. Trzeba zacząć się więcej ruszać i tu jest... dodali nam takie gadżety, które mogą nam w tym pomóc. I już pokazuję, co jest w środku. Środek wygląda tak. Tu jest ta karteczka, tu jest napisane Happy New Year, Happy New Dreams, Happy New Days, Happy 2015. Standardowo jest jeszcze tutaj oczywiście magazyn. I tak, pierwszym gadżetem jest torba taka, ala na siłownię. Tutaj jest napisane właśnie przekreślone nasze wszystkie wymówki, czyli jestem zmęczona, jest za zimno, jest za gorąco, pada deszcz, jest za późno, więc let's go. I muszę powiedzieć, że torba nie jest głupia. To jest taki, wiecie, 100% poliester, ale jest dosyć spora. To jest z tym Good Energy, na zamek, tutaj zamek, więc nawet pojemna, więc na jakiś fitness czy coś, jakbym, na razie nie chodzę, ćwiczę w domu, ale na pewno się przyda i ta torba ma kosztować niby 20 funtów w ich sklepie prawdopodobnie. I do tego jest jeszcze kalendarz na 2015 właśnie, gdzie możemy sobie to powiesić na ścianie i wiecie, zaznaczać, nie wiem, kiedy mamy jakieś zajęcia, kiedy idziemy na siłownię. Ja na przykład bardzo lubię sobie zaznaczać w kalendarzu, kiedy rzeczywiście ćwiczyłam. Jakoś mnie to bardziej motywuje, że jak ćwiczyłam w poniedziałek, to chciałam też napisać we wtorek, w środę i w czwartek. I zdecydowanie częściej ćwiczę, jeżeli sobie gdzieś zapisuję, więc może będę go nawet używać. I on ma kosztować 10 funtów. Nie wierzę, że wręcz taki kalendarzyk warty 10 funtów, ale fajnie, że dali. Kosmetyki do nas przychodzą w takiej torebeczce, tym razem w kropeczki z logo My Little Box. Pierwszym produktem jest krem do twarzy z firmy Talica Photo Hydra Day. Jest to krem na dzień zawierający enzymy Photo Beauty, które mają wnikać głęboko w naszą skórę i nawilżać komórki. Jest to krem do każdego rodzaju skóry i używamy go na twarz, szyję oraz dekolt. Mimo że to jest tutaj już drugi z rzędu krem do twarzy w My Little Box, bardzo się cieszę, bo to również jest krem z wysokiej półki. Poprzedni był L'Occitane, więc są kremy ponad 40 funtów. Ten za 50 ml mam zapłacić 43,50, więc dla mnie to jest sporo za krem do twarzy. Tutaj mam 30, więc dosyć spora próbka, więc będę mogła przetestować, czy w ogóle u mnie się sprawdzi. Jeżeli będzie naprawdę fajny, to kupię, bo szukam dobrego kremu teraz do twarzy. Więc bardzo jestem zadowolona właśnie z tego kremu. Drugim produktem jest lakier do paznokci z Nail Ink London. Super firma, to są dosyć drogie lakiery, on kosztuje 11 funtów. Niestety kolor dla mnie jest nietrafiony, to jest taki ciemny, nie wiem, czerwono-bordowy, ale ponieważ moja siostra powiedziała, że przyjmuje wszelkie ilości lakierów do paznokci, zaczyna filmiki właśnie z paznokciami, więc on od razu trafi do niej, bo jakoś ten kolor mnie nie przekonuje, a również posprzątałam sobie w szufladzie z lakierami, zostawiłam, wiecie, po jednym z każdego koloru, bo bez sensu mieć 10 odcieni tego samego koloru, a jej się może akurat do czegoś przyda. Ostatnim produktem jest mgiełka do twarzy i ciała, właśnie z My Little Beauty. Ma być to taka mgiełka, która nas tak orzeźwi, a zawiera ona antyoksydanty, witaminę C oraz zieloną herbatę. Właśnie przez tą zieloną herbatę ona ma taki bardzo fajny, świeżutki zapach. Na pewno zużyję, bo zapach jak najbardziej przypadł mi do gustu. Tutaj mamy 75 ml i ta mgiełka ma kosztować 7,50. I to już tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tym pudełeczku. Ja jestem nawet zadowolona. Ten lakier, no troszeczkę nie mój kolor, ale produkt jako taki bardzo fajny. Fajne gadżety na styczeń. A nuż wybiorę się na jakąś siłownię, to będę miała już torbę. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam serdecznie na mój Instagram oraz Twitter. I do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!